Cześć! Cześć! Zbliżamy się święta, więc nie możemy Was zostawić bez prezentownika świątecznego. Może komuś się przydadzą nasze takie najlepsze pomysły, najfajniejsze zabawki, które przez lata się właściwie niektóre u nas już się dziewczyny nimi bawią. Tak! No Jaśmina trochę najmniej, ale właśnie od niej zaczniemy. Będą to prezenty od takiego wieku dla Jaśminki, czyli tak od pół roku wzwyż aż do 6-7 lat, tak mniej więcej. To co dziewczynki, zaczynamy? Tak. Tak? Tak! O pierwszej zabawce już trochę Wam opowiadałam w filmiku jakiś czas temu. Tutaj macie, już tu, tak? Tutaj macie link do tego właśnie filmiku. Co to jest za zabawka, Lili? Co to jest? Pszczółka! Pszczółka firmy Skip Hop. O, Janinka się zainteresowała. Tak, właśnie, to jest zabawka dla półrocznego dziecka. Dla rocznego dziecka. Takie, które zaczyna raczkować. Stawia pierwsze kroki. Jeszcze jak najbardziej. Ona jest fajna pod tym względem, że przez długi okres czasu dziecko może się nią bawić, więc ja takie zabawki naprawdę sobie cenię. Kolejną zabawkę pokażę, Róża tutaj jest zachwycona, ja już ją wyjęłam i się nią bawi. To jest coś, co nie wiem, czy uda Wam się jeszcze teraz gdzieś trafić, ale podejrzewam, że w podobnej, na pewno w podobnym zestawie. To jest akurat firmy Smiki Solter, połączony razem z takimi, zobaczcie, pojemniczkami. I pełną świadomością uważam, że jest to nasz hit zabawkowy. To się chyba nazywa Żyrafa Sorter. Dlaczego hit? Tą zabawką bawi się i Jaśmina, i Róża, i Lili, prawda? Tak. I to jest zabawka na lata. Zostajemy w temacie żyraf. I to taki całkowity przypadek, ale Lili uwielbia żyrafy, prawda? Tak. No właśnie. I mamy kolejną zabawkę związaną z żyrafą. I to, ojej, to jest duże i ciężkie. To jest chodzik. Chodzik firmy Wonder War. Bardziej polecam chodziki drewniane, prostsze. Wszystkie te, które mają jakieś różne gadżety, sortery, jakieś różne dziwne kulki. To są gadżety, które najczęściej są właśnie gadżetami i najlepiej sprawdzają się chodziki. Bo to ma czemuś służyć i dziecko będzie naprawdę zafascynowane tym, że będzie mogło używać tego chodzika. Wydaje mi się, że Lili, ty chyba w ogóle z Różą nie korzystałeś z sortera, który tutaj jest, prawda? W tym chodziku. W ogóle was to nie kręciło. Kolejna pozycja to puzzle. Puzzle firmy Czuczu. Czuczu, pokaż firmy puzzle. Firmy Czuczu. 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 Lubisz te puzzle? Zobaczcie, to inaczej. Recenzja tych puzzli to opakowanie. Ono chyba mówi samo za siebie, ile razy było to używane. I tych puzzli firmy Czuczu jest bardzo wiele. My mamy takie, które wydaje mi się są dosyć fajne, takie dwuelementowe. Tu jest napisane, że one są od 15 miesięcy, tak? Więc takie, które już przechodzimy do roku z kawałkiem. I długo dziewczyny je na pewno układały. I jeszcze teraz często też je wyciąga Róża, żeby je poukładać. Kolejna zabawka dla wiek niby podawany, że ponad 3 latka. Co to jest za zabawka? Pokaż, Róża. Potwory do szafy. Tak, potwory do szafy. Ja długo zwlekałam, bo byłam święcie przekonana, że to jest dla trochę starszego dziecka. Tu jest napisane, że wiek to jest od 3 do 8 lat. I ja uważam, że 8-letnie dziecko będzie się nudzić przy tej grze. I że ta gra spokojnie już można się nią bawić dla dziecka jest w wieku 2 lat. Spokojnie, może już zacząć, a tak naprawdę najlepiej dla 3-4 latka. To jest taki przedział, kiedy dziecko
te 9 elementów, bo tutaj jest takich chyba 9, tak? Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, chyba 9 czy 10 jest elementów do zapamiętania i mi się wydaje, że to jest taki moment, taki wiek, kiedy dziecko już jest w stanie faktycznie te obrazki, niektóre chociaż z tych obrazków zapamiętać. Teraz dwie pozycje dla wiek 5+. Jedną pozycję, którą dostaliśmy dosłownie tak teraz właściwie. Co to jest, Liluś? Pokaż. Kociaki Łobuziaki, wydawnictwa Nasza Księgarnia. I to jest gra, uważam, że dla właśnie no, pięciolatki to najwcześniej. To, czyli w takiej podstawowej wersji to ok, natomiast w tej już bardziej takich osób zaawansowanych to jednak to jest gra dla trochę starszych dzieci. Wydawnictwo Nasza Księgarnia napisało, że to jest od 5 do 105 lat, więc to jest gra dla wszystkich. Cześć, Jasminka! Pokazałaś się w kamerze, tak? Oj, 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 oj. Może powinnam od tego zacząć. My jesteśmy teraz na etapie prezentów dla Lili. Liluś, co ty masz teraz w grudniu? Urodziny. Urodziny, no właśnie. I my jesteśmy troszeczkę tak, tu prezenty jakieś urodzinowe. Tutaj już Lili zrobiła listę prezentów do Świętego Mikołaja. No i właśnie na tej liście prezentów urodzinowych znalazła się ostatnia pozycja, którą uważam, że naprawdę jest warta i swojej ceny i w ogóle swojej i uwagi. To jest co? Lustrażacka. Wóz strażacki, ale nie tylko strażacki, bo nas zmienić. Samochód policyjny. Ja tego jeszcze nie mam, więc wam tego nie pokażę. Możecie sobie wpisać, to jest firma Eichhorn, jeśli dobrze czytam. To jest firma, która ma bardzo dużo drewnianych w ogóle zabawek. I to się wszystko samemu buduje, więc wydaje mi się, że ta zabawka rzeczywiście jest i dla pięciolatka, i dla sześciolatka, i dla dziewczynki, i dla chłopca. Może bardziej na pewno dla chłopców ten temat zainteresuje. Takich zestawów jest sporo z tej firmy. Nie tylko to są te samochody, można też kupić coś innego. To jest taka ostatnia nasza pozycja, tak? Tak. I co, dziewczyny? Polecacie te zabawki? Tak! Mam nadzieję, że zestawienie wam się spodobało. Buziaki i pa, pa!